Poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W gronie posłów na Sejm będzie tczewianin Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że w Sejmie znajdzie się 5 ugrupowań, a zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło samodzielnie rządzić. Najwięcej głosów w obejmującym także Tczew okręgu gdańskim uzyskał Jarosław Sellin z PiS, blisko 35 tysięcy. Ponad 28 700 głosów uzyskał w tym okręgu lider Platformy Obywatelskiej Adam Korol. Zarówno PiS, jak i PO z okręgu gdańskiego wprowadzą po 5 swoich przedstawicieli. Kazimierz Smoliński, tczewianin z PiS, osiągnął wynik niecałe 12,5 tysiąca głosów, co dało mu 4 miejsce na liście swojej partii za wspomnianym Sellinem, także Andrzejem Jaworskim i Tadeuszem Cymańskim. W Sejmie znajdzie się również Jan Kilian, na którego głosowało połowę mniej osób niż na Smolińskiego. Dziękuję wszystkim wyborcom Tczewa, Kociewia, Pomorza za głosy oddane na listę Prawa i Sprawiedliwości na moją osobę. No wynik myślę, że w skali kraju bardzo dobry, daje nam samodzielną większość. Na Pomorzu minimalnie przegraliśmy, że tak powiem, w ilości głosów, natomiast w mandatach z remis. To jest naprawdę dla nas jako Prawa i Sprawiedliwości ogromny sukces. Myślę, że no ja mam kilka powodów do satysfakcji, tak? Oprócz tego osobistego, związanego z sukcesem i z wynikiem w Tczewie, bo wygrałem zdecydowanie w Tczewie. To jest również ta szansa, że będę brał udział po raz pierwszy chyba w historii Polski w takiej zmianie, która będzie realizowana przez jedną partię, bez koalicji. Także to jest ogromne wyzwanie, ale jednocześnie też szansa. Jestem otwarty nadal na współpracę z samorządami, ze społecznością lokalną, bo to, że będę po raz kolejny w Warszawie, to nie znaczy, że zapominam o Tczewie. Tak? Jestem dumny, że jestem z Tczewa i wszędzie to podkreślam. PO również będzie miała 5 posłów z naszego okręgu gdańskiego. Adama Korola, Agnieszkę Pomaskę, Sławomira Neumana oraz Jerzego Borowczaka i Małgorzatę Chmiel. Z tego grona jedynie starogardzianin Neumann jest spoza Trójmiasta. Tczewianin Jan Kulas na liście PO zajął 9 miejsce, a głosowało na niego ponad 4,5 tysiąca osób. Posłów z okręgu gdańskiego wprowadzają również ugrupowanie Kukiz oraz Nowoczesna Petru. Senatorami z okręgu gdańskiego zostali Bogdan Borusewicz i Leszek Czarnobaj z PO oraz Antoni Szymański z PiS.